Był rok 1953, kiedy małej grupie profesorów medycyny powierzono misję poprawy jakości zdrowia Polaków. Tak niewielu miało zrobić tak wiele. To właśnie ci ludzie za priorytet uznali przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. Powołano Instytut Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich, który od 50 lat nosi nazwę Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Od tamtej chwili ukończenie medycznych studiów akademickich stało się tylko wstępem do zdobycia samodzielności zawodowej lekarzy, a potem także lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów oraz absolwentów kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Nowatorskie podejście do nauczania opartego na zrozumieniu, wymianie wiedzy i doświadczeń przez lekarza wykładowcę oraz lekarza ucznia szybko zdobyło uznanie na świecie. Nasz unikalny system edukacji medycznej od lat opiera się na trzech filarach – dydaktyce, nauce i leczeniu. Łączymy tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami. Czy skutecznie? Chyba tak, gdyż zapotrzebowanie na nasze usługi stale rośnie. Obecnie organizujemy najwięcej kursów dydaktycznych w Polsce i możemy pochwalić się największą liczbą przeszkolonych pracowników systemu ochrony zdrowia w całym kraju. Rocznie w naszych zajęciach uczestniczy prawie 30 tysięcy osób, a naszą kadrę tworzy ponad 400 wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów, poszerzyliśmy ofertę kursów specjalizacyjnych o kursy online, gwarantując naszym słuchaczom dostęp do ponad 40 kursów dziennie. Co roku w murach naszej uczelni witamy nowych uczestników szkoły doktorskiej, żegnając jednocześnie utytułowanych samodzielnych specjalistów. Jako jedni z pierwszych w Polsce stworzyliśmy nowoczesne Centrum Symulacji Endoskopowej, gdzie zapewniamy najlepsze warunki nauki procedur medycznych w sytuacjach niezwykle zbliżonych do realiów. Jako nieliczni w Europie nie przerywaliśmy pracy dydaktycznej nawet w trudnych warunkach pandemii. Kontynuując kształcenie w formie online, przeszkoliliśmy ponad 200 tysięcy osób z zasad przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19. Od lat inicjujemy i prowadzimy działalność badawczą, która obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe ważne dla postępu w dziedzinie medycyny. Realizujemy działalność dydaktyczną i badawczą, współpracując z wybitnymi ekspertami, jednocześnie udzielając świadczenia zdrowotne w szpitalach klinicznych oraz innych podmiotach leczniczych. To tam codziennie zadajemy pytanie, w czym możemy pomóc. A jaka będzie przyszłość? Przeniesiemy realia kliniczne w przestrzeń wirtualną, co posłuży zarówno leczeniu, jak i edukacji.